Was he drunk or sick? That's the question being asked of the Czech president who stumbled through a recent public appearance. His office insists he was suffering from a virus. Something wasn't quite right with Czech President Miloš Zeman when he wobbled into Prague's St. Vitus Cathedral to inspect the nation's crown jewels. After staggering into the room for this rarest of ceremonies, he needed to prop himself up against a wall, as the 700-year-old emerald-encrusted crown of Bohemian King Charles IV was placed on the altar. Zeman, whose post is largely ceremonial, appeared to be struggling to keep his balance and his eyes open. His swaying back and forth caught the attention of the concerned Czech Prime Minister next to him. Будет такой день, когда Россия, Россия, говорю точно, Россия тоже будет в НАТО. Смотреть в глаза женщинам абсолютно надо. Осторожным быть, конечно, тоже надо быть. Но это вопрос в том, что время идет быстрее, чем мы думаем. Теперь скажу по-французски «savoir-vivre». Значит, как это возможно? Ну, ничего. Да-да, я вам скажу, как я заботился, да? Я как? Det var en uppspelt Jean-Claude Juncker som hälsade deltagarna i toppmötet i Riga förra veckan välkomna. Först fick EU-kommissionären Cecilia Malmström en liten tillrättavisning. Sen var det dags för statsminister Stefan Löfven att få en örfil. Och på den vägen fortsatte det. Sen skulle slipsarna jämföras. Och Ungerns premiärminister Viktor Orbán kallade Juncker helt enkelt för diktatorn. Och det franska tv-programmet Le Petit Journal sammanfattade mottagningen så här på 20 sekunder. Le dictateur arrive, dit-il, et le voici. Bam! Poprawki, które złożyła opozycja, zostały w górę rozproszone. Ale panie pośle, proszę zadać pytanie. Pani premier, czy panie pośle, do 9 poprawki proszę zadać pytanie. A zgadaliście, zostawiłem ich tylko na jedno komisję rolnictwa. Dziękuję panu posłowi. Dziękuję panu posłowi. Panie marszałku. Panie pośle, czas wyczerpał się pan. Panie marszałku, chciałbym powiedzieć tak. Chciałbym powiedzieć, że ta ustawa jest oczekiwana bardzo przez wieś. Cały czas podkreślałem jedną rzecz, panie marszałku, że ona idzie w dobrym kierunku. Ale dzisiaj muszę powiedzieć, że ta ustawa zrobiła 360% zwrotu do tyłu. Panie pośle, proszę zgłosić wniosek formalny. Panie marszałku, no nadal ta ustawa, ci co płacą, będą oceniali. Panie pośle, ona nie rozwiązuje. Koledzy ją zepsuli. Ja nie mam dubelkówki tutaj, bo tutaj potrzebna była dubelkówka. Jaki jest pański wniosek formalny? Panie marszałku, chcę powiedzieć z tego miejsca, że ta ustawa daje tylko taki lizaczek rolnikom do polizania. A panie pośle, ale proszę... Naprawdę nie rozwiązuje spraw i my jako klub Platforma Obywatelska, gdzie cały czas chcieliśmy... Panie pośle, dziękuję panu bardzo.